Szczególny dzień dzisiaj, rzeczywiście, tak jak mówił mój poprzednik, 1 grudnia i pierwszy dzień urzędowania premiera przewodniczącego Tuska. Taki symbol i sygnał, bo mówimy o tych 10 latach o rocznicy, którą obchodzimy, naszej obecności w Unii Europejskiej i wagi i sile tej liczby, ale tak naprawdę dzisiaj zaczyna się nowy etap i chcielibyśmy, żeby to nie było tylko 10 lat, żeby to był taki proces, taki czas, który pokaże, że te nasze marzenia pokoleń w taki dobry sposób mogą być realizowane, że nabierają tak konkretnego wymiaru.